Cześć kochani, witam Was bardzo cieplutko w moim kolejnym filmie i zachęcam Was do tego, żebyście ze mną zostali. Dlaczego? Dlatego, że dzisiaj opowiem Wam po pierwsze o kupcu weneckim Szekspira, czyli o jednej z komedii Szekspira oraz opowieści inspirowanej właśnie tym kupcem weneckim, opowieści Howarda Jacobsona, Shylock się nazywam. To jest powieść z projektu Szekspir. Jeżeli jeszcze nie wiecie, czym jest, o co chodzi w ogóle w projekcie Szekspir, no to koniecznie wtedy zostańcie ze mną, a jeżeli czytaliście tę powieść albo czytaliście Kupca Weneckiego, no to również zostańcie i zostawcie po sobie ślad w postaci komentarza, bo może do czegoś ta Wasza rekomendacja tej książki, tej sztuki czy tej powieści komuś się przyda. Także zaczynamy. Po pierwsze, Kupiec Wenecki. Ja przeczytałam Kupca Weneckiego w przekładzie Stanisława Barańczaka. Właśnie miałam go w takim ogromnym wydaniu komedii Williama Szekspira. Kupiec Wenecki to jest sztuka Szekspira, która została napisana pod sam koniec XVI wieku i choć zaliczana jest do komedii, to tak naprawdę podszyta jest tragedią. Można tak powiedzieć. No bo z jednej strony jest to sztuka, która rzeczywiście tego czytelnika rozśmiesza. Ja też przyznam się Wam szczerze, że czytałam tę sztukę będąc oczywiście sama w pokoju, bo tak czytać lubię najbardziej w samotności. Uśmiechałam się sama do siebie, a bardzo rzadko zdarza mi się uśmiechanie do samej siebie podczas czytania. A to chyba świadczy o pewnej ponadczasowości tej sztuki, no bo umówmy się, nie tak często śmiejemy się z czegoś, co napisane zostało w XVI wieku. Zazwyczaj, no czasami może się śmiejemy, ale dlatego, że to coś trąci myszką, natomiast w tym przypadku tak nie było. Z drugiej strony, przyglądając się temu śmiechowi, który wzbudza Kupiec Wenecki w czytelniku, można odnieść wrażenie, że jest to taki śmiech przez łzy. Oczywiście wątpię, żeby ktoś rozpłakał się przy Kupcu Weneckim, ale cała ta intryga w nim przedstawiona no nie napawa optymizmem i nie nastraja na pewno tak pozytywnie. Raczej chodzi tutaj o taki komizm słowny czy komizm sytuacyjny, ale w ramach poszczególnych spotkań pomiędzy bohaterami, a nie w ramach całej sztuki. Cała sztuka jest mocno tragiczne, moim zdaniem. O co chodzi, skąd wziął się ten tragizm w Kupcu Weneckim? Ano, oczywiście, z miłości. Tytułowy kupiec wenecki jest no, kupcem weneckim, posiadającym całkiem sporo i posiadającym też przyjaciół. Przyjaciół, którzy zawsze mogą na jego pomoc liczyć. No i kiedy jeden z przyjaciół kupca weneckiego zakochuje się w pewnej przepięknej pannie, no potrzebuje pewnych funduszy, żeby do niej pojechać, żeby jej czymś zaimponować. Co robi? Prosi swojego przyjaciela, kupca weneckiego, o pożyczkę, ale okazuje się, że kupiec wenecki obecnie nie dysponuje taką gotówką, bo jego statki są w drodze. Obecnie cały jego kapitał jest rozsiany po świecie, ale tutaj z pomocą przychodzi Żyd Shylock, który oczywiście jak na Żyda przystało, zajmuje się lichwą, no i on udziela pożyczki. Ta pożyczka zresztą zostaje zawarta na dość dziwnych warunkach, dlatego że jeżeli kupiec wenecki nie zwróci jej na czas, no to wtedy Shylock gwarantuje sobie możliwość wycięcia z ciała kupca funta, no właśnie, funta jego ciała. Także no transakcja dość dziwna. Opowiem Wam i o kupcu weneckim, i o książce Howarda Jacobsona z perspektywy takiego zwyczajnego czytelnika, który może i trochę tych książek przeczytał, ale nie będę tutaj na pewno wchodziła w żadną problematykę szekspirowską, w jakieś odczytania sztuk Szekspira, bo nie o to w tym filmie chodzi. Chciałabym Was po prostu zachęcić, zainteresować może tym kupcem weneckim i jego współczesną wariacją na jego temat. Tak pod względem czytelniczym kupiec wenecki wciągnął mnie od pierwszej sceny pierwszego aktu i naprawdę ta historia mnie pochłonęła, ta historia mnie zainteresowała i byłam żywo zainteresowana tym, jak to wszystko się skończy. Mamy tutaj też tą pannę, w której zakochał się wspomniany już przeze mnie przyjaciel kupca weneckiego, jak sam o niej mówi, z bogatym wianem i piękna nad wyraz.
przede wszystkim bogate wiano, z tego wynika później piękna nad wyraz. To mnie też troszkę rozbawiła. W każdym razie, ojciec tej panny zmarł i w testamencie zawarł taki zapis, że będzie ona mogła wyjść za mąż tylko za tego mężczyznę, który pomyślnie przejdzie próbę. Trzy szkatuły, złota, srebrna i ołowiana, spośród których konkurent musi wybrać właściwą, żeby dostała mu się twoja ręka. Taki zapis znalazł się w testamencie. Więcej, jeżeli chodzi o fabułę, nie będę wam zdradzała, ale chciałabym powiedzieć, że przed przeczytaniem tej powieści inspirowanej Szekspirem naprawdę polecam wam sięgnąć po oryginał Kupca, po jakieś dobre tłumaczenie tego Kupca Weneckiego, w ogóle po Kupca Weneckiego, żeby lepiej później zrozumieć powieść nią inspirowaną. No i w ten sposób dochodzimy do projektu Szekspir. Współcześni uznani autorzy, dramaturg wszechczasów, uniwersalne historie opowiedziane na nowo. W ramach tego projektu opowiedziana została na nowo Zimowa opowieść, Kupiec Wenecki, Poskromienie złośnicy, Burza, Macbeth, Otello i Hamlet. Każdą z tych opowieści na nowo opowiedział inny, znany taki na świecie pisarz. Ja mam za sobą już dwie powieści właśnie z tego projektu Szekspir, czyli nową wersję Macbetha szekspirowskiego napisaną przez Jonesbo i to jest póki co moja ulubiona książka wchodząca w skład tego projektu Szekspir i mam też za sobą Czarci pomiot Margaret Atwood, czyli powieść inspirowaną sztuką Burza. Burzę bardzo lubię, natomiast ta historia owszem podobała mi się, ale jednak nie jest na miejscu pierwszym. A teraz ostatnio nabrałam ochoty na przeczytanie książki Howarda Jacobsona, Shylock się nazywam, czyli powieści inspirowanej sztuką Kupiec Wenecki. Wydaje mi się, że trochę w przypadku tej książki niepotrzebnie się nastawiłam, to znaczy odniosłam wrażenie, że skoro Kupiec Wenecki jest komedią, no to i ta książka będzie taka wybitnie komediowa, tym bardziej kiedy usłyszałam, że kiedy dowiedziałam się, że napisał ją Howard Jacobson. Dla niewtajemniczonych, kim jest ten pan. Rocznik 42, brytyjski pisarz, krytyk i felietonista, laureat nagród literackich, bla bla bla, autor komicznych powieści, w których portretuje żydowską społeczność w Wielkiej Brytanii, sam siebie prześmiewczo opisuje jako żydowską Jane Austen. Swoją drogą teraz, po lekturze, wydaje mi się, że Howard Jacobson był doskonałym wyborem twórców tego projektu Szekspir. I przede wszystkim Howard Jacobson doskonale wybrał sztukę dla siebie, no bo głównym bohaterem swojej powieści uczynił Żyda, uczynił Shylocka. Opis z tyłu. Kolekcjoner sztuki Simon Strulowicz potrzebuje kogoś, z kim mógłby porozmawiać. O chorej żonie, którą musi się opiekować, o córce, która schodzi na złą drogę. Gdy spotyka na cmentarzu Shylocka, postanawia zaprosić go do domu. Tak zaczyna się niezwykła znajomość. W swojej wariacji na temat Kupca Weneckiego Howard Jacobson śmiało zakrzywia czasoprzestrzeń, stawiając pytania o sens bycia ojcem, Żydem i miłosiernym człowiekiem we współczesnym świecie. To jest książka wymagająca od czytelnika sporego skupienia, także nie przejedźcie się na tym, że pomyślicie, że o, to będzie pewnie jakaś współczesna wersja komedii Szekspira, także coś lekkiego i przyjemnego. Otóż nie. Są tutaj pewne sceny komiczne, pewne sceny, które mogą was odrobinę rozbawić, natomiast przede wszystkim na plan pierwszy wybija się tutaj tragedia. Tragedia i tego szekspirowskiego Shylocka, i tego współczesnego Shylocka, czyli Simona Strulowicza, bo jak się okazuje, Simon Strulowicz zdaje się powielać schemat działania szekspirowskiego Shylocka. Zresztą rzeczywiście w tej powieści zostaje zagięta czasoprzestrzeń, dlatego że w pierwszej scenie na cmentarzu Simon spotyka Shylocka. My tak naprawdę jako czytelnicy tak do końca nie wiemy, czy ten Shylock nie siedzi przypadkiem cały czas w jego głowie, chociaż fakt, że spotyka w pewnym momencie tej książki inną jego bohaterkę, na to nie wskazuje, ale jednak jest to
dziwne. Simon zaprasza Shylocka do swojego domu, tam opowiada mu trochę o sobie, historię swojego dotychczasowego życia, tak stopniowo. No i odniosłam wrażenie, że ten Shylock Simonem trochę manipulował, sprawiając, że ta historia sprzed wieków zaczęła się powtarzać. Było to naprawdę na pewno najciekawsze z moich dotychczasowych spotkań z projektem Shakespeare, najbardziej nietypowe, najbardziej zastanawiające i najdziwniejsze. Najdziwniejsze też dlatego, że jakoś nie mogłam poczuć bliżej tak tych bohaterów pojawiających się na kartach tej powieści. Zdawali mi się obcy, odrobinę nierealni. Nierealni to jest chyba dobre słowo, natomiast nie dlatego, że oni byli niedopracowani. Ci bohaterowie byli, są dopracowani, ale jakoś, nie wiem, nie złapaliśmy wspólnego języka i momentami ta opowieść snuta przez Howarda Jacobsona wydawała mi się strasznie dziwaczna i taka, która zdarzyć by się nie mogła. Zabrakło mi tutaj takiej realności. Podobno to ma być realne, nie wiem, jakoś to do mnie nie dotarło, ale język, którym napisana została ta opowieść, elegancki. Początek. To jeden z tych lutowych dni na północy Anglii, kiedy człowiek wolałby nie żyć. Ciasny prześwit między ziemią a niebem przypomina szparę na listy, a samo niebo jest bezmiernie banalne. Sceneria niegodna tragedii, nawet tu, gdzie w ciszy spoczywają zmarli. Na cmentarzu dwaj mężczyźni spełniają obowiązki serca. Nie podnoszą wzroku. W tych stronach człowiek musi toczyć wojnę z pogodą. Inaczej grozi mu śmieszność. Mówiąc wam o kupcu weneckim, wspomniałam o próbie ze szkatułkami, którą przeprowadzała Porcja. Natomiast w wersji Jacob Psona mamy Plurabel, która również przeprowadza próbę, ale nie ze szkatułkami. W ogóle zmienia trochę próbę, którą zaproponował jej w swoim testamencie ojciec. Rozcięła kopertę nożykiem z rogu jednego z nosorożców, w obronie których zdarzało jej się maszerować główną ulicą Manchesteru. Nie widząc powodu, dla którego jej życiowy partner powinien umieć wskazać trzy największe kłamstwa XX wieku, wymienić 50 najbogatszych cudzoziemskich rodzin w Zjednoczonym Królestwie, albo przedstawić sensowny plan zabójstwa Tonego Blaira, wyrzuciła ostatnią wolę ojca do kosza i sama wymyśliła próby, które pomogą jej wyłonić idealnego kandydata. I tutaj nie mamy szkatuły, tylko mamy trzy samochody. Brzmi ciekawie? Na pewno, ale ja nie do końca w tej historii się odnalazłam. Być może ci bohaterowie skonstruowani przez Howarda Jacobsona byli bohaterami zbyt wielkoświatowymi, bo mamy kolekcjonera sztuki, mamy jakąś panią biorącą udział w wszelakich manifestacjach. Gdzieś ten świat jest mi kompletnie obcy, kojarzy mi się z dużymi stolicami Europy, z, nie wiem, z Paryżem, z Londynem. I może dlatego w tej historii jakoś nie mogłam znaleźć miejsca dla siebie, ale w żadnym razie nie kwestionuję jej wyjątkowości, takiej nieszablonowości. Na pewno jeżeli będziecie akurat mieli zamiar przeczytać Kupca Weneckiego, no to koniecznie zaopatrzcie się w książkę Jacobsona, Shylock się nazywam, bo warto sobie tą szekspirowską sztukę z wariacją Jacobsona porównać. Tym bardziej, że w tej książce znajdziecie odniesienie nie tylko do samego Kupca Weneckiego, ale też do innych sztuk Szekspira. Chociażby do Wieczoru Trzech Króli, Otella czy Hamleta. Patrzę, bo tutaj z tyłu są źródła cytatów. Także lektura jest na pewno ciekawa. W pewnym momencie nawet ta książka zaczęła mnie wciągać, ale nie mogłam się jakoś wyzbyć takiego poczucia bycia kimś obcym w tej historii. Wydaje mi się, że to nie była historia po prostu stworzona dla mnie. Jakoś o wiele lepiej odnalazłam się w Macbethie Nesbo, nawet o wiele lepiej odnalazłam się w Czarcim Pomiocie Margaret Atwood. Z Shylock się nazywam. Nie do końca, ale ciekawie. Ten wątek żydowski jest naprawdę ciekawy, szczególnie jeżeli kogoś z was interesują takie tematy żydowskie, no to na pewno książka spełni wasze oczekiwania. Dobra, już się więcej nie będę rozgadywała na temat Kupca Weneckiego i na temat książki Howarda Jacobsona. To nie jest tak, że ja wam tej książki nie polecam w żadnym razie. Polecam bardzo, ja tylko mówię o tym, że ja nie potrafiłam się w niej odnaleźć. Czułam się czytelnikiem obcym, czytelnikiem nie na miejscu, ale na pewno sięgnę po inne, kolejne książki z tego cyklu, z tego projektu Shakespeare, bo wydaje mi się, że no każda z nich jest inna.
Także Kupiec Wenecki Szekspira bardzo mi się podobał. Ta wariacja Howarda Jacobsona była taka wielkoświatowa, więc no nie do końca w moim guście. Ja lubię jednak takie prowincjonalne tematy chyba. Tak mi się wydaje, jak patrzę na te książki, które lubię. Do zobaczenia w moim kolejnym filmiku, a jeżeli nie widzieliście ostatnich, to koniecznie na nie zerknijcie. W ostatnim czasie na kanale mówiłam m.in. o moich ulubionych pisarzach i o moich ulubionych pisarkach. Także zachęcam też tam do wypowiedzenia się, no bo każdy tam może dołożyć jakąś tam cegiełkę od siebie i zainspirować kogoś do przeczytania czegoś.